Anna z Rolnika na spacerze z synkiem. Jaki wybrała wózek? Ania z Rolnik szuka żony, niedawno urodziła. Teraz podzieliła się ujęciami ze spaceru z synkiem. Wózek nie należy do najtańszych. Ania i Kuba z Rolnika powitali na świecie synka. Przez kilka tygodni widzowie TVP z zainteresowaniem obserwowali losy uczestników, którzy zdecydowali się poszukać miłości w telewizyjnym show. Relacja Ani i Jakuba stanęła przed wyzwaniami, gdy podczas emisji Rolnik szuka żony z Rolniczką skontaktowała się była partnerka Jakuba. Pomimo tych trudności, para przetrwała i zakończyła program razem, a niedługo później ogłosili, że oczekują dziecka. Po długim oczekiwaniu wreszcie podzielili się radosną wiadomością o narodzinach syna. Niedługo później Ania sama nawiązała kontakt z internautami. Po powrocie ze szpitala do wiejskiego domu razem z dzieckiem nabiera sił. Jak uczestniczka Rolnik szuka żony odnajduje się w roli matki? Tydzień po porodzie, uczestniczka programu Rolnik szuka żony podzieliła się swoimi refleksjami z internautami. Wraz ze swoim synkiem spędza czas w domowym zaciszu, otoczona przez bliskich. Nie mogła się powstrzymać od opisania swoich pierwszych dni jako matka. Mały Darek Jakub Manikowski dziś ma już tydzień. Powiem wam, że trochę tęsknię za tym brzuszkiem i tymi kopniakami, nasza ciąża to był fantastyczny czas, jedyny w swoim rodzaju. Teraz przed nami kolejne piękne rozdziały, każdego dnia nasza trójka uczy się siebie nawzajem, każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i emocje. Pseudonim. Jak widać Melusia także zadowolona, pisała. Fani wyrażali wielką radość z okazji narodzin kolejnego dziecka w telewizyjnej rodzinie. W komentarzach obfitowały gratulacje oraz życzenia zdrowia dla matki i nowego maluszka. Ania z Rolnika na spacerze z synkiem, para zdecydowała się na Espiro Milo 2W1 jako wózek dla dziecka. Nie należy on do najtańszych opcji, kosztując zazwyczaj około 4000 zł w większości sklepów. Warto jednak wspomnieć, że wcześniej widziano ich z modelowym Cybex Priam 3W1, którego cena sięgała aż 7800 zł. Teraz Ania pokazała na Instagramie relacje z pierwszego spaceru synka. Oznaczyła również Jakuba, co może wskazywać, że on również im towarzyszył. Świeżo upieczona mama wybrała las jako miejsce pierwszego spaceru. Pierwszy spacerek Dareczka, napisała Ania. Ania jest bardzo szczęśliwa ze swojej nowej roli. Świadczy o tym, to, że nie może powstrzymać się przed dzieleniem się szczęśliwymi chwilami z fanami.